A ptaku jak zawsze. No, jak to przecież jasny zielony? Co jest? Nie wiem, pójście mi. No, ciebie łapię na kamerze. A więc zaczynamy hitowe starcie, wybrane przez Państwa jako najlepszy mecz, najlepiej zapowiadający się w tej kolejce Ekstraklasy Futsalu bez barier. Jesteśmy w Ząbkowicach Śląskich, gdzie gospodarzem jest DPS Zamek-Opolnica, a przed nami mecz pomiędzy WKS-em Śląsk Futsal Wrocław bez barier, a MKS Siódemką Ruda Śląska. Tak, witamy oczywiście bardzo serdecznie, mamy nadzieję, że dobrze nas słychać, bo atmosfera na trybunach jest naprawdę gorąca, jest tutaj bardzo głośno, Państwo może tego nie widzą, bo kamera jest po tej samej stronie, gdzie trybuny, no ale obie drużyny z mocnym wsparciem od swoich kibiców, no i zobaczymy, jak potoczą nam się losy tego spotkania. Przypomnijmy tylko, że w pierwszym meczu pomiędzy tymi zespołami sekcja bez barier WKS Śląsk Futsal Wrocław zwyciężyła z 7-4-1. Tak, oglądałem sobie nawet jeszcze wczoraj skrót tego spotkania, żeby przypomnieć sobie przebieg, co tam się działo. No i trzeba przyznać, że duża dominacja po stronie WKS-u była. Natomiast warto zaznaczyć, że nie ma kilku istotnych... Groźna sytuacja podawał Łukasz Kalka. Przepraszam, że przerywam, ale nie wiem, kto tam uderzał. Numer 7. Zaraz się tutaj dowiemy, przekonamy. Wojtek Nawara. Tak. Zawodnik, który nie jest obecny na wszystkich kolejkach, ale grał już w MKS 7C Ruda Śląska. Wiemy, zawodnik niebezpieczny. Poprzednio widzimy na parkiecie Adrian Adama Siemińskiego, który mocno nam kulał. Mocno nam kulał przed tym pierwszym spotkaniem na ceremonii otwarcia. I ja tak przypuszczałem, że to może być zagrywka taktyczna Bartka Mizińskiego, żeby Adam tak przestraszył niby tylko, że a może nie zagra, może go nie będzie, ale widzimy, jest. Teraz został faulowany, ale chyba wszystko z nim w porządku i... No i będzie stanowił o sile pewnie swojej drużyny dziś. No miejmy nadzieję dla dobra widowiska, że Adam Siemiński będzie zdrowy i pełny sił, w dobrej formie, żeby móc tutaj powalczyć skutecznie z drużyną Śląska. Natomiast jak najbardziej po Bartku możemy spodziewać się różnych zagrywek taktycznych. Stawka, jak wiemy, jest wysoka. Wszyscy oglądaliśmy studio bez barier, więc wiemy, co tu może się zadziać w przypadku wygranej drużyny z Rudy Śląskiej. No tak. I już następna kolejka październikowa. Kuba, czy szykujesz się na wizytę u fryzjera? Ja zapuszczam włosy ogólnie, żeby w tej peruce nie chodzić, no ale dla tych Państwa, którzy nie wiedzą, tutaj przed tą kolejką, przed tym meczem padł malutki zakład i trenerzy. Ja w to w ogóle zostałem wplątany troszeczkę tak, no nie wiem dlaczego. W nieodpowiednim miejscu, o nieodpowiednim czasie. Tak, chyba tak się znalazłem i zostałem w całą tą, w cudzysłowie, aferę wplątany. No i jeżeli Śląsk wygra, to Bartek Miziński dostanie kubeł zimnej wody na głowę, a jeżeli wygra MKS Siódemka Ruda Śląska, jeżeli wygra, to wraz z Maciejem Foltynem przy okazji przystanku Ruda Śląska za miesiąc będziemy przez całą kolejkę występować w peruce. Nie wiem, kto nam tą perukę da i co to będą za peruki, ale mam nadzieję, że Ruda Śląska, przepraszam, że to powiem, ale mam nadzieję, że nie wygra i nie będę musiał tej peruki nosić. Rozmawiałem już z trenerem Mizińskim przed spotkaniem. Mówił, że peruki są już naszykowane, natomiast nie wziął dziś ręcznika. To też może być istotne w kontekście tego zakładu. Jest bardzo pewny siebie, tak? Nie wziął ręcznika, więc może być pewny powiem siebie. Powiem szczerze, bo... jak był pojedynek spojrzeń zobaczmy przeciwko... teraz Adam Siemiński. Przerwana ta akcja przez Doriana Busmana. Tak, znakomity dribbling w wykonaniu Adama Siemińskiego. Natomiast mieliśmy też pojedynek na spojrzenia pomiędzy trenerami obydwu drużyn. I dziś w roli pierwszego trenera Kasia Grudniewska jednak ten pojedynek wygrała. Tak, tego też nie ma absolutnej pewności. A teraz Zosia Swoboda, fantastyczny refleks. No nie ma dzisiaj z nami Macieja Foltyna, pani Kasia Grudniewska oczywiście odpowiedzialna za zespół Śląska Wrocław, ale przez te pierwsze 2,5 minuty chyba optyczna przewaga Rudy Śląskiej udokumentowana pierwszą bramką teraz, a strzelcem gola Brian Quiz, występujący z numerem 11. Dzisiejszy kapitan zawodników z Rudy Śląskiej, znakomite uderzenie, no i tutaj
Jak do tej pory świetnie spisywała się Zosia Swoboda, tak tu mogła zachować się lepiej. Uderzenie było jednak w środek bramki, ale jednak trudne dla bramkarza. Tak, no i teraz 1-0, bliżej zwycięstwa. Mamy tą bramkę. I też chciałem właśnie o tym porozmawiać, Adrian, bo być może wiesz, może gdzieś tam się czegoś dowiedziałeś. Zaskoczyło mnie to, co zobaczyłem na ramieniu Briana Kłysa. Ta jego opaska chyba nie był kapitanem ani razu MKS 7 Rudy Śląskiej. Chętnie też wypytałbym o to Bartka, dlaczego taka decyzja i dlaczego to Brian jest kapitanem, chyba najmłodszym zawodnikiem swojej drużyny. Tak, szczerze mówiąc, ależ też teraz walczą. Nie słyszałem nic na ten temat, a tymczasem chyba faulował to, nie, tu tak. Pan Jarosław Gryckiewicz, a więc jeden z lepszych sędziów futsalu w Polsce uspokaja zawodników. Tomasz Janczewski, wiemy, że ciężko go przepchać, a walczył tam z nim właśnie Brian Kłys. No i pierwsza próba Śląska, ale nieprzygotowane to uderzenie Doriana Busmana. Blisko, blisko. Widzimy też odmianę. Dzisiaj Dorian na prawej stronie często grał na lewej, także to może być też zaskoczenie dla trenera Mizińskiego i jego sztabu. Natomiast wracając jeszcze do poprzedniej sytuacji, myślę, że to też jest opaska kapitańska na ręce Briana Kłysa, jest związana z tą kontuzją jednak Adama Siemińskiego. I tu nie wszystko był, nie był pewien, rozgrywało chyba, się ile na ostatnią dawał chwilę. Adam tutaj zagrać, a teraz Adam blisko, tam jeszcze pan Jarosław Gryckiewicz. Wiesz, ja przez chwilę pomyślałem, że może Bartek Miesiński, on lubi zaskakiwać takimi różnymi rozwiązaniami, gdzieś tam nowinkami ze świata też sportu i tak dalej. Wiemy, że też zawsze dobrze przygotowany. Kiedyś w reprezentacji Brazylii, nie chcę się mylić, ale był trener, który właśnie powiedział, że w jego drużynie każdy jest kapitanem i tam nie ma jednego kapitana. I co zgrupowanie reprezentacji Brazylii, ktoś inny tym kapitanem był i ktoś inny tą opaskę dostawał, więc myślałem, że może takie podejście Bartka, ale z pewnością go o to zapytamy, a teraz już wróćmy do meczu, bo próbuje swoje akcje od minuty rozgrywać Śląsk Wrocław. Teraz świetna akcja Wojtka Krynickiego, przerwany przez Łukasza Kalkę. Łukasz Kalka do prawej nogi, Kalka! No i centymetry. Świetna sytuacja, wiemy jak dynamiczny jest to zawodnik. Właściwie wszyscy jego koledzy z Rudy Śląskiej są niesamowicie szybcy, świetnie dryblują, no i to jest właśnie ta główna broń, którą posługują się zawodnicy z województwa śląskiego. Ta dynamika i ta żwawość ich na boisku. A teraz świetne rozegranie Śląska Wrocław. Zobaczmy, wszystko na jeden kontakt. Ależ nie obrócił się Janczewski. Szansa dla Janczewskiego. Gdyby się obrócił, w cudzysłowie siurnął, to mogłoby być naprawdę jedna z piękniejszych akcji Ekstraklasy futsalu bez barier. Tak, znakomite podania prosto do nogi. No i znamy Janczewskiego. Wiemy, jak świetnym jest taranem, jeśli chodzi o pozycję pivota. Tak, ale dużo... tymczasem tutaj troszkę precyzji zabrakło, zobaczmy, Jezu, ależ ofiarnie. Janczewski ofiarnie gdzieś zatrzymał tą piłkę jeszcze twarzą chyba, na szczęście no nic się Swoboda. Nie stało. Ależ pokazuje Tomasz Janczewski, jak tutaj należy walczyć, może to będzie taki bodziec dla Śląska. Proszę Państwa, za nami dopiero niespełna 4 minuty tego spotkania, a ja już się czuję, tyle się w tym meczu dzieje, jakby to było co najmniej tych minut z 15 albo i więcej, a teraz dystansu Dorian Busman. Znakomite uderzenie powracającego dziś po delikatnej przerwie Doriana Busmana. Na pewno brakowało w poprzedniej kolejce tego zawodnika Śląskowi. Być może gdyby nie jego nieobecność, spotkanie z Kielcami zakończyłoby się inaczej. Mamy tymczasem mamy drugie trafienie. Nie Dorian wiem, czy Busman. Dobrze widziałem. Dorian Busman to jest gol samobójczy, bo Adam Siemiński takim troszkę sarkastycznym, też niepotrzebnym geście przybił piątkę Dorianowi, jakby za tego gola mu podziękował Adam Siemiński, bo to on tą piłkę przyjął, Dorian chciał ją wybić, no i niestety zaskoczył Zosię Swobodę i MKS 7 Ruda Śląska prowadzi po 4 minutach ze Śląskiem Wrocław 2-0. Czyli rewanżują się, chcą odrobić stratę, którą w trzeciej kolejce w Jarosławiu ustanowił Śląsk, a teraz zobaczmy. Bieloch, graczyk, przejmuje to Brian Kłys. Brian Kłys z dziurą teraz ominął Tomasza Janczewskiego. Ciekaw jestem, jak zareaguje na te wydarzenia boiskowe trener Grudniewska, która może tutaj tak, która dowodzi, że widzimy, że ma podpowiedzi już od Jarosława Janczewskiego, a więc tam na pewno jakieś ciekawe, konstruktywne myśli i od Jarka. Marcin Folmer też dziś w sztabie szkoleniowym. Tak. Pomaga tutaj wdrażać taktykę opracowywaną przez Maćka Fultyna. Mamy też dziś zastępstwo, jeśli chodzi o fotografię. A jest pani Violeta, też Peda, więc no oczywiście świetna fotograf. Obiektywów u nas nigdy nie brakuje. Tak. Tomasz pokazuje, a tymczasem że nie piłka ponownie.
Piłka ponownie po stronie Śląska. Dorian Busman, świetne podanie po raz kolejny do Krylińskiego. Ale raz po raz nadziewają się na te bardzo groźne kontrataki w wykonaniu MKS 7. Ruda Śląska. Muszą na pewno na to zwrócić uwagę. Oj, myślę, że teraz niezgodnie z przepisami zatrzymywany był Dorian Busman. Jest reakcja ze strony arbitrów dzisiejszego spotkania. Faulu, nie będzie faulu, jest tylko gra przerwana, żeby Dorian sobie poradził. Widzimy twardy mecz od początku, żadna z drużyn nie ustępuje tutaj nogi. Jest stawka Jarosław jest Janczewski już na parkiecie, zmienił swojego brata Tomka. Tomek chwilę odpocznie. No i zobaczymy. No to, co mi się podoba po tych 5 minutach w drużynie MKS 7 Ruda Śląska, to taka może za chwileczkę, bo Zosia Swoboda ale tam znakomite wyjście. Paweł Bielocha Siemiński, 3 do 0. Jednak Ruda Śląska, no może tutaj te bramki mogą mieć tu kluczowe znaczenie, ależ znakomita cieszynka w wykonaniu piłkarzy Rudy Śląskiej. No, miło się na to patrzy, gorzej na to patrzeć z racji tego, że jesteśmy ze Śląskiem blisko powiązani, bo tutaj jakby prowadzimy też treningi swoich sekcji. Ty, Adrian w Trzebnicy, ja w Oławie. Jak tak patrzę na to, co się dzieje na parkiecie, to chyba niedługo nasi zawodnicy tutaj będą musieli wspomóc pierwszą drużynę Śląska Wrocław. Tak, myślę, że też czekam tutaj na Maciej Fonty, jakiś wiemy, debiut. Że oglądasz i daj znać, co o tym myślisz. I dzielcie się z nami opiniami. Jest nas teraz 30 na tej transmisji na żywo, także zapraszamy do interakcji. Mamy tą transmisję odpaloną, więc bądźcie z nami i ten mecz wspólnie z nami komentujcie. Trochę ożyły nam trybuny, jeśli chodzi o sekcję fanów Śląska Wrocław. Natomiast wciąż na boisku dominuje Ruda Śląska. Myślę, że tutaj będą się starać wygrać jak najwyżej, bo to może mieć znaczenie przy układzie tabeli w przypadku tej samej ilości punktów. Tak, a tymczasem do studia naszego trafiła piłka. Zagrana przez chyba Marek Nabożny, był to Łukasz Kalka. Tak, ale tak, tutaj zgadza się Adam Siemiński. Adam Siemiński na lewą stronę przebija. No i znakomicie obronie, zobaczmy. Może teraz próbował Śląsk Wrocław, ale powstrzymywany tam jeden z zawodników Śląska. Dawid Hansen pisze, siema, cześć Dawid. Powiedz tam, gdzie jesteś i czemu nie macie z nami? Pozdro z Gdynia. Gdzie ty jesteś, Dawidku? Ale teraz Janczewski. No było blisko, chyba mógł jeszcze odgrywać. Świetnie wypatrzył kolega, ale tutaj jednak zabrakło troszeczkę szczęścia, jeśli chodzi o wykończenie tej akcji. Znakomicie, trzeba jednak pochwalić. Tak? To jest... Nie. Trzeba pochwalić Janczewskiego. Mateusz Bielaski to jest oczywiście popularny Kikos, który dzisiaj na trybunach, na ławce oczywiście, czeka jeszcze na swoją szansę, swój debiut w tej kolejce. No, ożywiają nam się teraz te trybuny Śląska, Wrocław. Tak, może niesieni dopingiem będą w stanie odwrócić losy tego spotkania. Na pewno przydadzą się też jakieś rotacje. A tymczasem Adam Siemiński na aut. No i tak, wznowi ponownie Śląsk. Nie dokończyłem tej swojej myśli. Zacząłem, nie dokończyłem, bo tyle się dzieje. To, co podoba mi się w drużynie siódemki Rudy Śląskiej, to ich apozycyjność. Oni, wydaje mi się, nie mają na boisku przypisane stricte pozycji, bo cały czas się tymi pozycjami wymieniają. Wiadomo, że częściej w ataku jest Siemiński niż Kalka, ale jeżeli ten Kalka się podłącza, to za niego zostaje Siemiński i ta wymiana pozycji funkcjonuje naprawdę w tej drużynie bardzo dobrze i taktycznie ten zespół jest coraz lepiej poukładany. Tak, właśnie często, dobrze, że zwróciłeś na to uwagę, bo często chwalimy drużyny na przykład Opolnicy, Kielc czy Śląska Wrocław za dobrą organizację, ale tutaj zdecydowanie ta wymienność pozycji nie wynika z braku planu, a wręcz przeciwnie. A tymczasem Zosia Swoboda będzie wznawiać. No i tutaj też mamy pewne zmiany, jeśli chodzi o Śląsk. Rotacje kadrowe, które mogą dać coś więcej, jeśli chodzi o wynik. Mamy drobną przerwę. Duże też zamieszanie w drużynie Śląska. Oni muszą dzisiaj występować po znacznikach, bo te kolory są podobne. Światło jest też takie, że mogłyby się te koszulki mylić. I tam było drobne zamieszanie techniczne na ławce Śląska Wrocław, ale już wszystko jest ok. Już jest skompletowany skład. Głośno krzyczy, głośno podpowiada Zosia. Na razie te podpowiedzi na nic się zdają, bo cały czas absolutna dominacja siódemki, ale może teraz... Świetnie. Zobaczmy, ależ było blisko. Znakomita interwencja Nikodema Janusa, doceńmy go. Ruszamy w drugą stronę, Wawrzyczek i przerwana ta akcja. Ponownie piłka w naszym studiu, a tymczasem wraca ona na boisko. Powiem ci szczerze, Kuba, zaskoczyło mnie, że nie został powołany Nikodem Janus do reprezentacji Polski bez barier. Mieliśmy tutaj powołania przed rozpoczęciem tej kolejki.
No i wiemy, jak znakomity jest to bramkarz, pokazał to po raz kolejny, a tymczasem znakomita szansa. Ale szczerze, skorpionkiem próbował. No byłby mocny kandydat do bramki kolejki, tak, trzeba przyznać. Do bramki sezonu nawet, a próbował Nawara Wojtek. Co do Nikodema Janusa, no tak, dostała szansę Zosia Swoboda. Wiemy, że tych bramkarzy na zgrupowaniu w 14-osobowej kadrze zawsze jest dwóch. Poprzednio był to Nikodem Janus i Mariusz Wodecki. Mariusz Wodecki zdaniem selekcjonerów prezentuje się troszkę lepiej, też chyba troszkę lepiej gra nogami od Nikodema Janusa. No i dostaje szansę pierwsza reprezentantka Polski, bo Zosia Swoboda w tym zgrupowaniu weźmie udział. Wiemy, że też cały czas trenuje z Maciejem Foltynem indywidualnie na treningach bramkarskich, także dostanie swoją szansę. No i zobaczymy, czy tą szansę wykorzysta, ale na razie w pojedynku Swoboda versus Janus 3-0 i to 3-0 dla Nikodema Janusa. Znakomita jest to informacja, bo też widzimy, że w pełni zasłużone to powołanie, ale teraz odważna interwencja. No i Brian Quist rozpocznie tutaj w okolicach rzutu rożnego. No i widzimy właśnie znakomite ustawienie i dobrą interwencję w wykonaniu Zosi Swobody. Głośne podpowiedzi w wykonaniu trenera Mizińskiego. Janczewski, ale szansa na dobrą kontrę dla Śląska. Podanie Janczewskiego, no może teraz, zobaczmy. Aj, było blisko. No ale to jest właśnie Nikodem Janus, to jest jego mocna strona. Takie pojedynki jeden na jeden doskonale potrafi osłonić Janczewski. Bramkę. Tomasz, tym razem Tomasz Janczewski szukał tam podaniem Krzyśka Graczyka. Jest też na boisku Ryniu, już teraz idzie po piłkę. Jeden z filarów defensywy teraz troszkę zapędził się za wysoko. No i mamy uderzenie z lewej strony boiska. Próbował po raz kolejny Nawara Wojtek. Tak, dobre występy już w poprzedniej kolejce w Kielcach. Teraz też prezentuje wysoką formę Wojtek Nawara. No ale jednak liderami są tutaj Brian Quist i Adam Siemiński, ale znakomicie też zorganizowana jest cała drużyna siódemki. Za mocno Nawara wyrzucił tam swojego kolegę z drużyny. 55 sekund do końca pierwszej połowy hitu piątej kolejki Ekstraklasy futsalu bez barier. Na tablicy wyników cały czas 3-0 dla siódemki Ruda Śląska. Jest przewinienie siódemki Ruda Śląska, może z rzutu wolnego, ale... Tak, wiemy, że potrafią wykonać stały fragment gry zawodnicy Śląska. To także jest trenowane regularnie z trenerem Marcinem Foltynem. Teraz uderzenie z dystansu, ale wysoko nad bramką. To nie mogło sprawić absolutnie żadnego zagrożenia Janusowi, no, który musi pozostać skoncentrowany, bo tych sytuacji nie ma zbyt wiele, ale raz na jakiś czas zawodnicy Śląska teraz próbują, widzimy, podejść wyżej. Może to jest dobra taktyka na to spotkanie. Tylko że też wiemy, jak się odsłonią, muszą być czujni z tyłu, bo to jest jedno podanie, które może tutaj przebieg tej akcji od razu zmienić. Ależ fantastyczna piłka, Brian Quist! Ale jednak nie zakończyła się powodzeniem, a ja tymczasem zaglądam w czat. Mamy tutaj pozdrowienia od Dawida Hansena z domu, ale mamy też uwagę, że gdyby był obrońca z Wrocławia z numerem 2, a więc chodzi tutaj o Huberta Ficka, mógłby ten mecz wyglądać inaczej. No i to jest to, o czym mówiliśmy. Trochę inaczej wyglądał skład Śląska w trzeciej kolejce. Był Kuba Janicki, był właśnie Hubert Ficek. I oni byli, jeśli się nie mylę, autorami 3 z 4 bramek, tak, które padły w tamtym spotkaniu dla Śląska Wrocław. Zawodnikiem kolejki wybrane, więc... Tak, na pewno brakuje tego zawodnika. Brakuje Huberta. No jeśli Hubert to oglądasz, no to widzisz, że musisz tutaj wrócić i tą obronę Śląska Wrocław delikatnie poukładać, no bo ten pierwszy mecz miał no zupełnie inny przebieg. Tam Śląsk dominował, Śląsk taktycznie to spotkanie rozegrał naprawdę fantastycznie, a dzisiaj to siódemka Ruda Śląska. No też widzimy, szybko wyciągają wnioski, szybko się uczą. No i wiedzą już, jak z tym Śląskiem grać i jak wykorzystać słabości Śląska, a więc nieobecności Janickiego czy Ficka. Tak. Zakończyła nam się pierwsza połowa dzisiejszego spotkania. Powiem szczerze, w drugiej chciałbym zobaczyć właśnie między innymi Kikosa. Może on nadałby trochę dynamiki. Być może też powrót Doriana Busmana na boisko może odmienić to spotkanie, no ale wiemy, że jeśli chodzi o dynamikę, tutaj niedościgniona jest ekipa z Rudy Śląskiej. No, przebili sobie teraz tutaj przed kamerą, po drugiej stronie kamery piątkę, Kasia Grudniewska i Bartek Miziński, a więc opiekunowie, trenerzy obu
obu drużyn. Krótka przerwa, czas na regenerację, czas na uzupełnienie płynów, na drobne wskazówki, których z pewnością więcej będą mieli trenerzy Śląska Wrocław, które będą chcieli przekazać swoim zawodnikom. No już zaraz wracamy na parkiet. Przypominamy, do przerwy MKS Siódemka prowadzi ze Śląskiem Wrocław 3-0. A z nami Jacek Kowal. Jacek później przyjdzie na wywiad na pewno, ale teraz króciutko o Adrian. Jest Jacek Kowal. Jacku, no to korzystając z okazji, byłeś tutaj z nami w studio. Jacek, zaczniemy od tego, co się dzisiaj wydarzyło przed pierwszym meczem na oficjalnej ceremonii otwarcia turnieju, ale też to, co wydarzyło się na naszym Facebooku. Zostałeś absolutnym królem naszego Facebooka. Ponad 500 reakcji, ponad 500 głosów zostało na Ciebie oddanych i zostałeś wybrany najlepszym zawodnikiem poprzedniej kolejki. Jacek, jak się z tym czujesz? Dobrze się czuję, spokojnie, grzecznie jestem. Dzięki naszemu trenerowi, Michała. I Piotrka i tam dziękuję wszystkim mam. Piotrka sobie też pół dziękuję. Tam też na mnie głosowali nam też. Chłopaki też. Bardzo, bardzo dziękuję chłopakom. Tutaj wszystkim, Piotrka sobie i tutaj sztabowi naszemu. Naszym zawodnikom, tutaj chłopakom też. No jest komu, Jacek, jest komu dziękować, bo tych głosów było naprawdę mnóstwo. Zaskoczyło nas to głosowanie, ale zaskoczyło nas ono jak najbardziej pozytywnie. Jacek, oczywiście ta nagroda jak najbardziej zasłużona, no ale dzisiaj chyba trzeba udowodnić, że faktycznie ta nagroda była zasłużona. I powiedz mi, jakie odczucia przed dzisiejszą kolejką? Przyjechaliście tutaj po komplet punktów, czy zadowolicie się może ze trzech, czterech oczek? Punkty, musimy mieć te punkty, bo my przegrywamy mecz teraz i musimy to tutaj wygrać, ten mecz tutaj wygrać. Zobaczymy, jak się zmoczy wszystko. Tak, Jacku, też muszę Cię o to zapytać, bo tutaj Marcin Folmer głównie się tym pseudonimem, tą ksywką posługuje. Michał Pazdan, tak, że jesteś Pazdanem Ekstraklasy Futsalu bez barier. Powiedz mi, podejrzewam, na pewno znasz tego zawodnika, czy jest to dla Ciebie inspiracja, czy po prostu jesteś nazywany Pazdanem, bo jesteś do niego bardzo podobny. Jak to jest z tym Michałem Pazdanem? No tak, poznaję. Oglądałem kiedyś mecz Polski, Protratki Polski. On był taki Pazdan, oglądałem go, taki ten, to mój właśnie mój dorobny kolega, Pazdan, pozdrawiam go też, tam Polski, pozdrawiam system chłopaków, pozdrawiam Bogusza Zająca, też tam jest, tak, Bogusz słyszy mnie, pozdrawiam Cię. Pozycja ta sama, bo środek obrony też tutaj na tej pozycji występujesz. Michał Pazdan, nie wiem, czy jest jeszcze czynnym zawodnikiem, ale na pewno w swoim prime tak zwanym był kluczowym filarem defensywy reprezentacji Polski. A my już teraz wracamy do spotkania. Dzięki Ci wielkie, Jacek, i życzymy powodzenia. No i wracamy na parkiet. Druga połowa pomiędzy Śląskiem Wrocław a Rudą Śląską. No i zobaczmy tutaj strata, jeśli chodzi o wrocławian. No zobaczymy, czy jakieś zmiany, jakieś nowinki taktyczne w obu drużynach. Na razie widzimy chyba najmocniejsze składy na parkiecie. Nie dają odpocząć swoim najlepszym zawodnikom. A teraz Bartek Miziński mówi, że tutaj ten rzut z autu miał zostać jakoś rozegrany, więc było coś ćwiczone. Oni na pewno mają swoje sposoby na rozegranie stałych fragmentów gry, jest to regularnie ćwiczone. Wiemy, że wszystkie zespoły, które rywalizują w Ekstraklasie Futsalu bez barier, regularnie trenują. No i widać efekty, bo poziom podnosi się z kolejki na kolejkę. A tymczasem zobaczmy, jest szansa dla Śląska. Lewa noga. Reagują po stracie, świetnie. Teraz wzięli kleszcze Wsielińskiego, ale już on walczy. Ależ on tą piłkę jeszcze w posiadaniu siódemki utrzymał. Brian Quiz. Nabuzowani są dzisiaj zawodnicy siódemki Ruda Śląska. No widzimy, są o połowę mniejsi od Tomka Jęczewskiego, co po niektórzy, a nie przegrywają tych pojedynków fizycznych. Z czego to może wynikać, Adrian? Oj, wydaje mi się, że znają oba zespoły stawkę tego pojedynku. Pisząc zapowiedź kolejki, zwróciłem uwagę, że jest tutaj równa liczba punktów pomiędzy dwoma zespołami. Są pewne rzeczy, które mają wpływ na to, że zawodnicy muszą być mocno zmotywowani. Śląsk wygrał pierwsze spotkanie, to ma kluczowe znaczenie dla układu tabeli. Dlatego teraz Ruda Śląska będzie z pewnością jeszcze walczyć o bramki, żeby ten bilans odwrócić. Siemiński faulowany, nie pokazuje pan arbiter przemilnienia, więc gramy dalej i od bramki Zosia Swoboda do Krzyśka.
Krzysiek na lewej stronie, ale widzimy, jak szybko kończą się te akcje. Brian Quiz musi sam, bo nie ma wsparcia. Brian Quiz, czy coś zrobi jeszcze z tej akcji? Wywalczył. No i zobaczymy, czy teraz rozegrają ten stały fragment gry, bo krzyczy Bartek Miziński, pokazuje, że ma być coś rozegrane. Jest Adam Siemiński po drugiej stronie. Wrzutka, no i było, i prawie zakończyło się bramką. Świetnie to zrobili zawodnicy MKS 7, Ruda Śląska, a bliski szczęścia był po raz kolejny Adam Siemiński, po oj, którego kontuzji nie ma już śladu. Byłoby co chwalić, także podejrzenia twoje związane z zagrywką taktyczną, którą mogła być ta kontuzja, być może okażą się prawdziwe, a tymczasem kolejna szansa dla Śląska, ale dynamiczny, szybki powrót Adama Siemińskiego. Widzimy tutaj pracę zarówno w ataku, jak i obronie. Świetny mecz tego zawodnika. Oj, błąd, prosty błąd Rynia. Prosty błąd Rynia. No nie mogą takich błędów powielać zawodnicy Śląska, jeżeli chcieliby tutaj jeszcze do tego meczu. No z pewnością potrzebują bramki, no też po to, żeby ponownie uwierzyć we własne możliwości i w to, że mogą tutaj tej Rudzie Śląskiej dzisiaj punkty urwać. Tak, czasu zostało jeszcze dużo, bo tu prawie 8 minut, a tymczasem Brian Quiz, kolejne znakomite uderzenie, świetna szansa na podwyższenie wyniku przez drużynę z Rudy Śląskiej. No ale Zosia Swoboda wznowi i decyduje się na podanie do Krzyśka. O, zobaczmy. Nawarra pilnował Krywa tutaj cały czas wysokim pressingiem. Będziemy ustawieni 2-2, dwóch obrońców kryjących Tomka Janczewskiego, dwójka z przodu presująca obrońców Śląska Wrocław. No i ciężko jest drużynie z Dolnego Śląska rozegrać jakąkolwiek składną akcję. Te chłopaki się nie męczą, a tymczasem mieliśmy przez chwilę dwie piłki na parkiecie, musiał interweniować Dorian Busman. No i Wojtek Krynicki na lewym skrzydle, już teraz może jakiś bodziec z ławki dograć. Mocne skrzydła, bo jest Wojtek, tak. Jest Dorian po drugiej stronie, więc na nich chyba muszą liczyć. Całkiem nieźle ta para wyglądała na początku tego spotkania. Dobrze rozgrywali między sobą akcje, konstruowali zagrania ofensywne i zdobywali teren. Być może teraz właśnie tego brakuje Śląskowi i zobaczmy. Siemiński, ależ skleił tą piłkę na klatkę. Adam Siemiński. Ucierpiała teraz jedna z naszych 8 flag rozłożonych tutaj na hali słonecznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich. Oczywiście z całych tych emocji mylą nam się miejscowości, ale najważniejsze jest to, co dzieje się na parkiecie, a dzieje się naprawdę dużo, aczkolwiek już dawno nie obserwowaliśmy żadnej bramki. Tak, kolejny w podobny sposób rozegrany wrzut z autu. Tutaj jest to wypracowany ten stały fragment gry niemal do perfekcji, bo brakuje jednak minimalnie tego magicznego dotknięcia. A tymczasem zaglądam w czat i jest tutaj Maciej Folten, który nas pozdrawia. Paśka, ale ja widzę w tej wiadomości ukryty przekaz, że Maciej nie jest zadowolony z tego, co widzi, bo na pewno by się troszkę bardziej rozpisał, gdyby to Śląsk prowadził 3-0. Teraz timeout. Maćku, jeśli możesz, to coś tutaj przekaż. My oczywiście nie powiemy Rudzie Śląskiej, a jesteśmy blisko ławki rezerwowych Śląska Wrocław, więc może jakieś wskazówki miałbyś do zaproponowania. Ja właściwie nie zdziwiłbym się, jakby Maciek już był na telekonferencji z naszymi członkami dzisiejszego sztabu Śląska Wrocław. Wiemy, że nie mógł dzisiaj dojechać, ale sercem, duszą jest tutaj z nami. Jest. To się zgadza i na pewno trzyma mocno kciuki. My również trzymamy kciuki, żeby Śląsk jeszcze podłączył się do walki tutaj o najwyższe cele w tym meczu, ale też w całej lidze, no bo no, porażka w tym spotkaniu może mieć już kluczowe znaczenie, wtedy będzie stracał 6 punktów do Opolnicy. Oczywiście jest tam jeszcze bezpośredni mecz pomiędzy oboma drużynami, więc tutaj dla drużyny, która to spotkanie przegra między Rudą Śląską a Śląskiem, no może się tak, może tak być, że to będzie kluczowy mecz i ta drużyna zostanie już wyłączona z walki o tytuł mistrza Polski, o mistrzostwo. Szanse matematyczne oczywiście jeszcze pozostaną, ale będą bardzo niewielkie. Tak, wiemy, że to już zbliżają się decydujące rozstrzygnięcia. To jest piąta z 7 kolejek, które rozegramy w ramach tego sezonu Ekstraklasy futsalu bez barier. No i 6 punktów to jeszcze nie jest tragedia, natomiast wiemy, jak gra Opolnica. W poprzedniej kolejce stracili punkty, ale nie zdarza się to często, tak, dlatego... Tak, się pokazali, że to był chyba wypadek przy pracy, no bo 16-0, jeszcze spotkałem Marka Stannego na trybunach i mówi, że tak miała właśnie ta zemsta wyglądać i on niczego nie żałuje, że tak dużo bramek nastrzelali biednym legionistom. Ja rozmawiałem właśnie teraz, z teraz Janczewski, teraz! Ależ się zabawił Janczewski! Oj, szkoda, wielka szkoda teraz, bo to mógłby być gol kolejki, no z lewej, widzimy, z prawej do lewej, z lewej do prawej. Widzimy, no duże emocje wywołała ta niewykorzystana szansa w Janczewskim.
ale... Świetna akcja Tomka Janczewskiego. No muszą uwierzyć, to może niech to będzie taki bodziec, że są w stanie zagrozić bramce Janusa. Jeszcze raz Janczewski przekłada. Oj, za dużo popisów. Nogę. Bieloch. Do tyłu, do Kalki. Łukasz Kalka. Ależ walczy. Ale szufiarnie. Ale przeszedł Kalka. Upominany tam przez pana arbitra Jarosława Gryckiewicza Bartek Niziński. Może jeszcze to się skończy walkoverem, bo tam cały czas jakieś pogaduszki z sędzią sobie Bartek urządza. Przekracza wyczuwam, strefę. Wyczuwam tutaj pewną sugestię z twojej strony, Kuba, natomiast wychodzi z akcją po raz kolejny Śląsk. Się rozpędza. Bo oj, za długo to trwało w wykonaniu Janczewskiego. Zobaczmy, Ryniu, znakomita interwencja. Po raz trzeci teraz będą pod bramką. Ależ teraz szybkość w wykonaniu Doriana Busmana. Może właśnie tego brakowało Śląskowi. Reprezentant oddziału Dobroszyckiego wrócił do nas po wakacjach. Janczewski, zobaczmy. We dwóch musieli go odpychać. Tak, jest bramka, Tomasz Janczewski. Ale on to wsadził. Wepnął tą piłkę do bramki wręcz. Pod wrażeniem. Popchnął ją tam, żeby tylko znalazła drogę do siatki. No i jest bramka. Tutaj nie miał szans Nikodem Janus. No i mamy też komentarz ze strony Witka, prezesa. Tak jest. Ale on jeszcze nie widzi tej bramki. Serdecznie pozdrawiamy. No właśnie, zastanawiałem się, czy to jest reakcja na bramkę, ale chyba wsparcia prezesa brakowało zawodnikom ze Śląska. Jest 1-3 i jeszcze jedna czwarta meczu przed nami. Tak, jeszcze jest. Także mamy nadzieję, że będą tu jeszcze duże emocje. No Śląsku wierzy na pewno. Zobaczmy. Janczewski do lewej, ależ się rozegrał Janczewski. Troszkę Krynicki. za plecy Wojtka Krynickiego. No i... Teraz na pewno Śląsk ma lepszy bilans bezpośrednich pojedynków, tak. Bo wygrał 4-1. Natomiast zaglądając w tabelę live punktowo, jednak wyżej jest Ruda Śląska, która przed tą kolejką miała równy bilans właśnie ze Śląskiem. I łapie Janus. Ale uwierzył Śląsk. To jest zupełnie inny Śląsk w tych ostatnich minutach. Więc jest tu jeszcze nadzieja dla wszystkich kibiców, licznie dziś zgromadzonych Śląska na trybunach, że jeszcze ich drużyna da im dużo powodów do radości. No i my też oczywiście trzymamy za to kciuki od autu Doria Busman. Ryniu. Busman, chyba siedli fizycznie. Oj, dobrze, krótko rozegrali Busman, to. Świetnie na drugą stronę. Ale tu zabrakło trochę Krynickiemu. Przechwyt. Zobaczmy. Lewa noga nad bramką. Nawara. Dobre uderzenie, ale jednak właśnie... Troszeczkę precyzji im w pewnych sytuacjach brakuje, no i pojawia tutaj nam się na boisku Kikos. A więc doczekaliśmy się. Ciekawe, czy będzie grał na pozycji pivota. Nieprzewidywalny zawodnik, tak. Przebojowy Kikos zawodnik. Jestem, słyszymy, jak nie widzi, jak widzi. Mamy tu komentarze od Witka, od Macieja. Witek, wiemy, że widzisz, że bacznie obserwujesz, ale chyba... Tam, jak mówiliśmy o tym twoim poprzednim komentarzu, to jeszcze nie widziałeś bramki, ona wpadła troszkę później. A teraz... Tak, wiemy, że jest pewne opóźnienie pomiędzy transmisją a tym, co widzimy my na żywo. Także oj, zobaczmy starcie, które mogło się skończyć niebezpiecznie, ale gwizdek sędziego milczy. Zosia Słobota. Szkoda, że Zosia nie wypuściła sobie tej piłki, nie biegła sama. Mieliby przewagę 3-2. Tu muszą już ryzykować zawodnicy Śląska. Maciej Foltyn pisze, więcej odwagi, więcej gry skrzydłami. My to przekażemy. Maciej! Mamy tutaj pewne podpowiedzi od trenera Macieja Foltyna, który jest ostatni. Tutaj z nami na czacie. Witamy Marcinie. Marcina. Więcej odwagi. Mamy to, idę. Więcej agresji! Tak jest Marcin Former. Tak, odczytał. Przekazane. Maćku! Napisz nam, czy wypuścić też bramkarza, jeżeli taki wynik będzie się utrzymywał i kiedy. Przekażemy też to na pewno trenerom Śląska Wrocław, bo wiemy, że już takie niespełna 4 minuty lubisz stosować, więc no zaraz nie będzie nic do stracenia też. Tak, to prawda. Do stracenia może być jedynie ten bilans bramkowy, który może mieć znaczenie przy układzie tabeli. Witek Jakubas pisze, że ma przeczucia. I dlatego aż ciekaw jestem tych przeczuć. Witku, napisz nam, jakie przeczucia Witka. I czy czujesz, że Śląsk tutaj jeszcze te straty odrobi. Dawid Hansen też pozdrawia Maćka. No ale wróćmy do tego, co dzieje się na boisku, bo Ryniu tutaj ze znakomitym dryblingiem. Dorian. Łukasz Kalka. Odważny. Ogromne wsparcie, jeżeli
Ja powiem, że jest z nami Tomaszek Cicharski tutaj, zszedł już z trybun, jest bliżej parkietu i wspiera swoją drużynę Śląska Wrocław. Także z takim wsparciem Śląsku musi tutaj postarać się jeszcze coś zrobić dla tych swoich wiernych kibiców. A kto zna Tomasza Cicharskiego, z pewnością Witek i Maciej go znają, to wiedzą, jak fantastyczny jest to kibic. Tak, jest wsparcie Śląska na trybunach, przyjechali z całego województwa, żeby wspierać właśnie swoją drużynę. A tymczasem kolejna sytuacja. Do kamery. Gdzie? No tutaj, żebyś mówił. Tak. Tu jest kamera. Jest z nami Tomaszek Cicharski. Tomek, jak ci się podoba dzisiaj tutaj na piątek? Szkoda, że przegrywamy 3-1, ale może wygramy, będzie dobrze. Wszystko będzie w porządku, okej. Okay. Czyli komu kibicuje? Śląskowi Wrocław, Śląsk Wrocław. Ale musisz to głośno i wyraźnie wyrazić. Śląsk Wrocław musi wygrać 4-2. Okej, okay, ale nie może wygrać 4-2, bo już 3 bramki ma Ruda Śląska, Tomek, także może być 4-3 ewentualnie. Czercinek, nie będzie Czercinek, będzie za Śląskiem Wrocław. Okej, okay, dziękujemy Tomasz, leć na trybuny, oglądaj dalej, wspieraj swój zespół i głośno dopinguj. Zobaczmy tymczasem groźna sytuacja. Wiemy, że stałe fragmenty gry potrafią wykorzystywać zawodnicy z Rudy Śląskiej. Tak. Adam Siemiński będzie próbował bezpośredniego strzału, tak ale jest, ale był Dorian Busman. Jeszcze Zosia, rzucaj Zosia na Kikosa. Tak jest, daleki wyrzut, ale przejmie to chyba Łukasz Kalka, nawet zabrakło, nie musiał tego tutaj robić. A to, co się u nas przed chwileczką w studio wydarzyło, to są, proszę Państwa, te emocje, to jest ta szczerość, to jest ta autentyczność, o której wspominał pan Janusz Cygan, a więc oczywiście członek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiadający za futsal przy Związku Piłki Nożnej naszym Dolnośląskim, i on mówił o tej autentyczności. No i to studio bez barier też właśnie takie jest. I tutaj Tomaszka ściągnęliśmy, który no poszedł na trybunę, ale coś go nie słychać. Więc chyba za mało kawy dzisiaj wypił. Zawsze mi mówi, że wypija 3 do 10 rano, a później chodzi jak... Mamy wczesną godzinę jeszcze. Ale Adrian, nie chcę nic zdradzać swoich taktyk, ale to jest moja tajna broń na Dolnośląską Ligę Futsalu. Myślałem, że to jest urodzony bramkarz, a jak ostatnio go wypuściłem do pola, to mam takiego napastnika, że naprawdę myślę, że tutaj może powalczyć o powołanie do pierwszej drużyny Śląska Wrocław. No to trzymamy kciuki, bo oczywiście Dolnośląska Liga wzbudza rywalizację, ale wszyscy jesteśmy jedną wielką śląskową rodziną i w Ekstraklasie walczymy o najwyższe cele wspólnie. Tak, a tutaj Witek Jakubas, ja pytałem o jego przeczucia, a on pisze, że jeżeli Tomaszek mówi, że będzie 4-2, to musi być 4-2, więc on zdaje się na Tomka i tak to widzi. Chyba będziemy musieli jakąś bramkę anulować, ale to może za tą karę, ale tutaj jest blisko nas sędzia. Tak często był upominany przez pana Gryckiewicza, no zobaczymy, ale Śląsk musi strzelić jeszcze bramki, a teraz Zosia Swoboda interweniuje. 2 minuty 11 sekund do końca tego spotkania. Dawid Hansen w kolejnym meczu zmierzy się do Gadanka, KKN Kielce. Z Tarnowskim, KKN-em i Jaskółkami. Jeśli dobrze tutaj widzę, tak. Z Tarnowskimi Jaskółkami. A teraz... Także Kielce będą miały szansę prawdopodobnie zwolnić. Busman, a i nie poszedł Janczewski za tą akcją. Musiał szkoda. Dorian Busman, szkoda, ale jeszcze Ryniu. Zobaczmy. Jeszcze Śląsk bierze. Na drugą stronę, Busman, świetne rozegranie, Ryniu, czy włoży, jest, super, Kieba, gol, weszło, gol, weszło, gol, weszło, gol, weszło, mamy weszło, 3-2, co tu się dzieje, Ryniu. 2-3, ależ tutaj załamała się dzieje, obrona, jeśli chodzi o Rudę Śląską. Zobaczmy tu, ale mamy powtórkę, Adrian, czy ta piłka przekroczyła linię boiska, no zobaczmy, idą wszystko. War na żywo, tak jest, świetny zobaczmy rozegranie. Zobaczmy jeszcze raz, Ryniu. Dużo zamieszania, Supek. Odbita, no z tej kamery nie zobaczymy na 100%, ale wydaje mi się, że ta piłka wturlała się do bramki całym obwodem. Tak samo sądzi sędzia, tak więc jeszcze emocje będą spore. Są emocje. A tymczasem po naszej prawej stronie zebrało się tutaj zawodnicy wielu drużyn. Są Kielce, jest Opolnica, jest Śląsk. Ale powiem ci, po pierwszej połowie nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Tak, ale imponuje mi Śląsk Wrocław. Fantastyczna praca też trenerów, teraz już chyba bardziej niż taktycznie żyją tym meczem w sposób taki motywacyjny, tak, tutaj, żeby zostawić całe serce. Jest kluczowe. Zobaczmy Dorian, ależ miał szansę. Jeszcze minuta 12, te ostatnie chwile tego spotkania będą niesamowicie emocjonujące. Potrzeba jest wysokiego pressingu ze strony Śląska.
Nie wiem, czy Kuba kojarzy ci się jakiś wynik, ale wydaje mi się, że chyba jeszcze remisu w tej odsłonie Ekstraklasy WSL bez barier nie mieliśmy. Nie było remisu, bo nawet punktowo tak to wygląda, bo nie przypominam sobie, żeby która drużyna miała nieparzystą liczbę punktów, więc jeszcze remisu nie mieliśmy w żadnym spotkaniu, więc może to jest ten mecz. Zostało 55 sekund, rusza Janczewski. Już z tyłu jest lalka, nie wybija, gra pewnie od tyłu, buduje tą akcję. Busman, nie przeszła ale piłka do Janczewskiego. Jak... Siemiński, czy zamknie mecz? Nie. Odbija zobaczmy, tą piłkę. Jak Dorian wycofał Ryniu swoją pozycję. Jak on daleka, teraz głęboko gra i próbuje dogrywać. Oj. Ręka teraz. Trzeci faul, trzecie przewinienie. 37 sekund do końca. Zobaczymy. Bareja nie pisze takich scenariuszów do swoich filmów. Jeżeli tu Śląsk Wrocław strzeli bramkę, no to będzie comeback roku chyba w futsalu. No i tak, no na pewno nie będziemy zdradzać, komu kibicujemy, ale na pewno liczymy na emocje w końcówce tego spotkania. 37 sekund i ponownie do piłki podchodzi Adam Siemiński. Świetny egzekutor stałych fragmentów gry. A i pomoże, no i chyba, pomoże piłka odbita, będzie róg. Nie ma wycofanego bramkarza. Łukasz Kalka tylko z tyłu. W siódemce Ruda Śląska pilnuje tych tyłów. Gol? Nie ma bramki. Ol, nie. Bardzo niebezpiecznie. Co jest grane? Jeszcze raz rzut rożny. Ale jeszcze raz, jeszcze Sosia. Raz. Sekundy tak lecą, bo to każdy ruch to jest około sekundy. Ponawiany. No i zobaczymy, Siemiński raz jeszcze próbował. Wraca piłka na boisko. Już teraz nie będzie rożnego. Już teraz od bramki Słoboda. 26 sekund. Daleki wyrzut. Gdzie jest Janczewski? Out. Będzie out dla Śląska. O, ależ nam się tutaj dzieje w ostatnich sekundach. Trafia piłka pod nogi zawodników Śląska. I to jest szansa dla Wojtka Krynickiego. Zobaczmy, patrzmy. Janczewski. Patrzmy, Janusz, Janusz broni. Uratował swój zespół, jeszcze próbował. Ależ było blisko. Tutaj Wojtek Krynicki, ale zabrakło tego czegoś. 15 sekund. Już chyba będziemy oglądać na stojąco za chwilę. Tylu ludzi zebrało się tutaj. Przy linii końcowej, zobaczmy, Zosia Słoboda, jeszcze sekund. Trochę czasu jest. Tak jest daleki wyrzut Zosi. Czy rzut do Janczewskiego, ależ przestrzelił, 6 sekund, ostatnie 6 sekund i chyba już tutaj ciężko będzie Śląskowi, ale zobaczmy, Janus. Jeszcze Słoboda, uderzaj Zosia, prosto bramkę. Nie ma czasu na rozgrywanie piłki, koniec spotkania. Koniec spotkania, padł na murawę, na parkiet jeden z zawodników, Adam Siemiński. MKS 7, Ruda Śląska 3, sekcja bez barier, WKS Śląsk Futsal Wrocław 2. Ależ to było meczycho. Powiem szczerze, aż spociłem się przy komentowaniu, a co powiedzieć o zawodnikach, którzy ten mecz rozgrywali. Niewiarygodne, niewiele zabrakło, tyle pokazuje nam tutaj Marcin. Tyle brakło do remisu. No niesamowity mecz, niesamowite emocje i to jest najlepsza reklama futsalu bez barier. Dlatego zostańcie z nami, my tymczasem żegnamy się.